Witam cię, Bogdanie. Tutaj drugi Bogdan mówi. Tak jest. Witam cię. My twardzi jesteśmy, podobno. Podobno, tak. Tak. Łaski kochane nie robimy, bo jesteśmy już prawie za ostatni tutaj z tej naszej. No tak, fajnej, tak. Prawda? Tak. Ostatnich dwóch chyba. Zostałem wypędzony przez żołnierzy Rona z 29. Dywizji Waffen-SS. To była ruska oswobodzicielna narodna armia. Kolaboranci z Armii Czerwonej do nas przyszli około południa 10 sierpnia. Wśród wrzasków, bicia wypędzono wszystkich mieszkańców na ulicę. Zostaliśmy upchnięci w towarowych wagonach i 10 pociąg ruszył w nieznane. To jest kopia oryginalnego pisma, oryginalnej listy chłopców, czyli dzieci Oświęcimia. Moje nazwisko jest tutaj, 192 425 i jest tutaj Bogusław Rygiel, 8.3.33 rok, to znaczy data urodzenia. Mało tego, 192 731 Bartnikowski Bogdan, 14.4.32 rok. W bardzo prymitywny sposób numerowano nam numery. Od tej pory nie miałyśmy ani nazwiska, ani pochodzenia, byliśmy po prostu numerami. I co dziwnego, tego pewno nikt się nie spodziewał, że nawet takie małe dzieci stawały się więźniami, bo otrzymywały właśnie taki numer na rękach, który noszę do dzisiaj. Jest to takie piętno, które nie pozwala zapomnieć nawet każdego dnia o tamtych czasach. Okropny odór, który właściwie tak rozciągał się w każdym miejscu i w każdym oddechu, i wypepchano nas na tą rampę, na której właśnie zatrzymał się pociąg. Widok był przerażający, bo nie dosyć, że zapadał już zmrok i reflektory, które były umieszczone z boku, oświetlały to miejsce, a przed nami stał rząd SS-manów. I padały komendy w obcym dla nas języku. Dzielono nas na dwie strony. Ci, którzy dokonywali tej selekcji, po prostu tych, którzy uważali, że się nie nadają do pracy, są materiałem bezużytecznym, szli na jedną stronę. A wiele było osób już starszych i wiele było matek z małymi dziećmi. I te matki z małymi dziećmi znalazły się po tej lepszej stronie, która okazała się stroną życia. Ale wcale to nie wróżyło czegoś dobrego. Grupa dosyć liczna, w której znalazła się także moja babcia dziadkiem, została odprawiona w stronę tych właśnie kominów, które dawały to okropne powietrze. To było najgorsze, kiedy nas musiano rozdzielić, mnie z moją matką. Był taki moment, kiedy byliśmy w odległości od naszych matek jakieś 20-30 metrów
oczywiście poza drutami i widzę jakąś staruszkę w łachmanach. Moja matka była podobno piękną kobietą i właściwie to myśmy się poznali po głosie, nie po widoku, bo widziałem jakąś osobę zgarbioną, zniszczoną, ale żyła, żyła. To było bardzo ważne. Pierwszy apel wyglądał w ten sposób, że obok tego naszego baraku ustawieni byliśmy po pięciu w szeregu. Kiedy przyszedł SS-man, oczywiście komenda baczność, czapki z głów, przeszedł przed nami SS-man, policzył nas, zapisał w notesie stan, przeszedł dwa kroki dalej, gdzie pod ścianą bloku też po pięciu w rzędzie leżeli zmarli i zabici więźniowie, których nie zabrano jeszcze do krematorium. Policzył tych zabitych, dodał do żywych, skinął głową z zadowoleniem, stan się zgadza. Rano dostawaliśmy około pół litra herbata, to się nazywało, czyli zioła. To było letnie i cały dzień właściwie nie było żadnego jedzenia. Dopiero wieczorem po apelu dostawaliśmy właśnie te 20 deg chleba i pół litra zupy. Zupa to było no, można powiedzieć, niezwykle rzadka taka lura, w której pływało parę listków jarmużu, kawałek brukwi i oczywiście mięsa tam przez cały czas pobytu nie widziałem. Czasami się zdarzały jakieś robaczki w tej zupie, ale powiedziano nam, że lepiej zjeść tego robaczka, bo on ma troszkę kalorii. No, czasami człowiek zamykał oczy i jadł, co się dało. Nie miałam ani garnuszka, ani miseczki, a dopiero zdobywałam wtedy po tych, którzy po prostu już albo umierali, albo nie wrócili. Dzieci wybrane już na rampie, właśnie w szczególności przez doktora Mengele, który uczestniczył w każdym przybywającym transporcie, bo wybierał sobie materiał potrzebny mu do tych pseudomedycznych doświadczeń, właśnie eksperymentów. Dokonywał tego właśnie na kobietach, dzieciach, a w szczególności interesowały go bliźnięta. Kiedy moja matka, czołgając się, narażając swoje życie pod ten dziecięcy barak, kiedy zdobyła coś do jedzenia, chciała mnie wywoływać, po prostu nie wyszłam, bo byłam tak osłabiona, że leżałam na pryczy, wysoko gorączkując i byłam aż przeźroczysta. Bo wiem, że robiono nam zastrzyki, to dziecko pamięta, bo to bolesne. Prawdopodobnie testowano na nas szczepionki, które były zlecane przez niemieckie fabryki farmaceutyczne. Przetaczano krew, a w szczególności zakrapiano nam oczy preparatem, który nam miał zmienić kolor tęczówki na bardzo pożądany niebieski. Właśnie tym głównym celem właśnie doktora Mengele
było i jego zadaniem głównym było wyhodowanie takiego właśnie człowieka, który by reprezentował te ich potrzebne właśnie walory do tej rasy, którymi kiedyś miała być zasiedlona, podbita Europa. Mama za każdym razem, kiedy tylko przyszła, to mi powtarzała, żebym sobie zapamiętała, jak się nazywam, skąd pochodzę i na dodatek, jak się mam zachować. Dlatego byłam bardzo zdyscyplinowana i nigdy nie starałam się ani płakać, ani krzyczeć, ani biegać po baraku. Zawsze byłam cichutka i siedziałam po prostu niejednokrotnie pod najniższą pryczą, bo wtedy, kiedy na taki sygnał, że blokowa robi porządek w baraku, a naprowadza go za pomocą kija i szpicruty, wchodzi ekipa doktora Mengele. Ja wchodziłam pod najniższą pryczę i tylko widziałam te oficerskie, błyszczące buty. Ale nie zawsze udawało się właśnie ukryć, ponieważ w tej naiwności dziecięcej myślałam, że jak zamknę oczy, to mnie nikt nie zobaczy. Nie znałam innego życia. I dzięki temu chyba przetrwałam, bo jak teraz historycy badają pewne dokumenty, byłam najdłużej żyjącym dzieckiem w tych warunkach strasznych. Przychodziło kilku SS-manów i maszerowaliśmy przez całą tą gromadę, jeden za drugim dookoła baraku, a oni nas oglądali, przyglądali się, niektórych zapisywali numery i to była, nawet z początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest po prostu wybieranie spośród nas chłopaków, których poddawano później eksperymentom pseudomedycznym. Oczy rupiały, piekły, źle się widziało bardzo. No, myślę, że gdyby na jesieni nie przerwali tych doświadczeń na nas, to pewno byśmy z obozu żywi nie wyszli. Ja już nie byłem Bogusławem Ryglem od początku, jak się tam znalazłem w Auschwitz, tylko numerem 192-724. Na początku, jak się znalazłem w Auschwitz, takie we mnie powstało myślenie, jak Bóg mógł pozwolić na to, że dzieci, chłopcy, no i oczywiście dorośli, są skazani właściwie na śmierć. Nie było toalety, to nas, te najmniejsze maluchy, sadzano na nocnikach, w ciemnych kątach tego baraku, zimnych. I tam nieraz trzeba było siedzieć godzinami, bo nie miał nas kto umyć ani oporządzić. Blokowa, która tam miała osobne pomieszczenie przy wejściu do baraku, po prostu nigdy nikogo nawet nie dotknęła, bo brzydziła się tych małych, zawszonych po prostu szkielecików. Mniej więcej co miesiąc byliśmy prowadzeni do łaźni. Mieliśmy to, co na sobie, to ubranie i nic więcej. Wymiany bielizny nie było. Nie lubiliśmy chodzić do tej łaźni. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że to może wcale nie być łaźnia. I że jeżeli jak już nago stawaliśmy pod prysznicami w tej łaźni, lunęła woda zimna, przestała lecieć i teraz czekaliśmy co dalej.
czy będzie woda, czy będzie gaz. Kiedy znowu z kranów lunęła woda, to była ulga, no nie, to wrócimy do naszego tego baraku. Arbeit macht frei, to znaczy, że przez pracę do wolności, to ktoś u nas powiedział, komin macht frei, czyli do wolności przez komin. I to tak to u nas cały czas tkwiło. Dokładnie 11 stycznia 1945 roku zaprowadzili nas do łaźni i w tej łaźni spotkaliśmy nasze matki. Zostaliśmy przebrani w odrobinę lepsze łachy i poprowadzono nas pod eskorto SS-mańsko na dworzec. To była no niezapomniana chwila, zawsze będę to wspominał, bo nagle idę razem z matką. Trzymamy się za ręce. Kiedy się pytaliśmy, dlaczego my jesteśmy w obozie, co myśmy zrobili takiego, że jesteśmy uwięzieni, że na wolność byśmy chcieli, tak? Ha, ha, śmieli, że na wolność, co? Widzicie te kominy? Stąd na wolność wychodzi się tylko przez kominy. Tu innej drogi nie ma. A my, ja razem z mamą wychodzimy przez bramę. Mama moja dotarła tym marszem śmierci i to były bardzo zimne, grudniowe dni. Więźniowie, którzy byli prowadzeni, a było ich około 60 tysięcy, szli tą drogą bardzo trudną i tam, aż do Włodzisławia Śląskiego. Wielu z tych więźni po prostu upadało, hamując ten marsz. To byli dobijani z broni palnej przez eskortujących ich SS-manów. Mama moja jednak dotarła tam do tego Włodzisławia i tam zostali po prostu załadowani już na odkryte wagony w tych zimowych warunkach strasznych. Nazywało się to lory i była wywieziona. W obozie po odejściu pozostały tylko nieliczna grupa więźniów, którzy byli tak w skrajnym wyczerpaniu, że nie mogli odejść. I my, dzieci w tym baraku, pozostawieni po prostu sami sobie. Kiedy weszli ludzie z okolicznego miasta Oświęcim, byli zdumieni tym widokiem, którym zastali, bo przy każdym baraku leżały zwłoki ludzkie, a najbardziej byli zaszokowani tym, kiedy weszli do jednego z baraków i widzą mnóstwo dzieci, niektóre bardzo małe. I tego się nikt nie spodziewał. I wielu z tych ludzi, powodowani po prostu potrzebą serca i zlitości, zabierali te najmniejsze dzieci do swoich domów. I ja w ten sposób znalazłam się w takim polskim domu. Pierwszy raz w życiu widzę normalny pokój, łóżko z pościelą i kąpiel, z której korzystam
Jestem w tym wszystkim przerażona. Pytam tych ludzi, czy na pewno nie będzie tutaj szczurów, nie będzie psów i czy nie przyjdzie tu po mnie doktor Mengele. Takie moje było pierwsze zetknięcie z tym światem, który nazywa się normalny. Moi koledzy, kiedy już miałam 18 lat i oni też już byli w tym wieku, bardzo dziwili się, widząc ten mój numer na ręce niechcący, bo ja nim się nie chwaliłam, naklejałam plastrem, żeby mnie nikt nie pytał o to, gdzie ja byłam i skąd ten numer mam. Zawsze czułam się dzieckiem Auschwitz. Wspaniała historia. Nasza przyjaźń, nasza znajomość rozpoczęła się na jednej pryce w Birkenau w sierpniu 1944 roku. Byliśmy harcerzami w jednej drużynie harcerskiej u Batorego, 23 WDH. Tu jestem ja, a tutaj Bogdan. No i ta nasza znajomość, nasza przyjaźń przetrwała do dzisiaj. Wszystkiego dobrego, Bogdanie. Trzymaj się. Trzymaj się. Cześć, dziękuję.